Cześć, ja jestem Marcin Tyrol i jestem Scrum Masterem i chcę Was zaprosić na 9 września na kolejną edycję Turkusowego Śniadania, w którym opowiem swoją historię z czasów, kiedy byłem jeszcze menadżerem i zarządzałem zespołem w jednej ze spółek. Będzie to historia dosyć niebezpieczna, ponieważ ona dobrze skończyła się dla zespołu, natomiast według mnie niekorzystnie skończyła się dla organizacji, w której pracowaliśmy. Mianowicie mój zespół od pewnego czasu stracił satysfakcję z pracy, nasze wyniki bardzo się obniżały i odpowiedzią na nasze potrzeby okazało się sięgnięcie po elementy turkusa, konkretnie po elementy holakracji. Proces był głęboki, proces był rzetelnie przeprowadzony, przyniósł szybkie dosyć efekty, podniesienie efektywności, satysfakcję z pracy, ale zaczęło dziać się coś jeszcze. Mianowicie w efekcie tego właściwie opuściliśmy po mniej więcej 2-3 miesiącach opuściliśmy organizację macierzystą. Dlaczego? Dlatego, że nasza kultura nowa, którą wypracowaliśmy, kultura współpracy, okazała się bardzo niespójna z kulturą organizacji macierzystej. Jak to skończyło się dla nas ostatecznie? Dla ludzi bardzo dobrze, dlatego że dzisiaj, jak patrzę na tych moich znajomych i przyjaciół z zespołu, albo rozwijają swoje własne biznesy, albo spełniają się w innych zespołach, ich potencjał naprawdę w większości jest wykorzystywany. Natomiast organizacja została tam, gdzie jest. Oczywiście powstaje pytanie tak naprawdę, czy ja jako menadżer organizujący taki proces i inicjujący go sprzeniewierzyłem się organizacji macierzystej, tak naprawdę jakim zasadom się sprzeniewierzyłem, a jakie zasady zostały, wartości zostały tak naprawdę dochowane. Więc spróbujemy się temu przyjrzeć 9 września, przygotujcie sobie pytania i przyjrzymy się tej całej demolce z tamtych czasów, dobrej demolce. Do zobaczenia. Hej.